Chłopaki w kasynie wpadają na panią Chen. To kobieta, która prowadziła sklep w poprzednich dwóch częściach Venoma oraz miała swój epizod w Spider-Man poprzez multiversum. Pani Chen powiedziała do Ediego: jest to gra słów, gdyż party oznacza imprezować, natomiast Hardy to lekkie przekręcenie tego słowa, dlatego że aktor grający Ediego nazywa się Tom Hardy. Całe trio udaje się do apartamentu, gdzie pani Chen namawia Ediego do zatańczenia z nią. Mówi ona: one last dance. Before you go. Nawiązując tym zarówno do tytułu, jak i do faktu, że jest to ostatni film całej trylogii Venoma. A więc dopięła swego i zatańczyli do piosenki Dancing Queen od A-Teens. Był to rzeczywiście ostatni, ale chyba też jedyny taniec w filmie. Ale od początku. Nim jeszcze przejdziemy do filmu, zatrzymajmy się na tytule. Venom The Last Dance. Twórcy nie potwierdzili, że było to zamierzone nawiązanie, niemniej jednak taki sam tytuł, The Last Dance, nosi popularny serial dokumentalny o karierze Michaela Jordana i legendarnej drużynie Chicago Bulls z lat 90. Niezależnie czy umyślnie, czy niechcący, twórcy sprawili, że internet wybuchł, tworząc liczne memy na ten temat. Film rozpoczynamy od poznania Nola, boga otchłani i rozcinacza wszechświatów, ojca wszystkich symbiotów, które po odkryciu dobra i zła uwięziły go na klintarze. Klintar w języku symbiotów oznacza klatkę. Sama postać jest wiernie odwzorowana z komiksów. Nol dzierży miecz nazwany All Black Necrosword. Miecz ten jest tak naprawdę pierwszym symbiotem zrodzonym z cienia Nola, który przybrał kształt miecza. Przechodzimy do Ediego na Ziemi 616, czyli uniwersum znanego z MCU. Jeśli nie pamiętacie z poprzedniej części, to w scenie po napisach chłopaki przenieśli się na Ziemię 616, zapewne przez wydarzenia w Spider-Man No Way Home i nieudane zaklęcie Doktora Strange'a. Scena, którą widzimy w Venom 3, jest praktycznie bliźniaczą sceną ze Spider-Man No Way Home, a wydarzenia w niej nie zostały za bardzo wyjaśnione. Tak samo jak fakt, że widzimy cztery różne portale. W Venom 2 widzimy, jak całe otoczenie Ediego drży i się przenosi. W Spider-Man No Way Home widzimy portale takie, jakie były otwierane za pomocą pierścienia należącego do Doktora Strange'a, nie naruszające otoczenia, jednak kiedy Strange odsyłał wszystkich, ci zanikali podobnie jak Eddie w scenie po napisach. Natomiast w najnowszym Venomie za Eddie otwiera się portal podobny do tego używanego przez Nola, który nic nie robi z otoczeniem, natomiast jego samego wsysa. Portal ten przenosi Ediego z powrotem do jego uniwersum, co oznaczałoby, że chłopaki przesiedzieli w barze na plaży całą fabułę Spider-Man No Way Home, od nieudanego zaklęcia, aż po odesłanie wszystkich przez Doktora Strange'a do swoich wszechświatów. Zanim jednak to następuje, Venom rozmawiając z barmanem mówi: czyli że w tym waszym świecie są jacyś tam superbohaterowie, no spoczko. Nawiązuje on oczywiście do Avengersów, po czym prosi barmana, aby jeszcze raz opowiedział mu o tym fioletowym kosmicie, który tak bardzo uwielbia kamyczki. Barman odpowiada mu, że ten fioletowy kosmita sprawił, że jego rodzina zniknęła na 5 lat. Chłopaki nawiązują więc do Thanosa oraz Blipu, który szerzej został pokazany w Spider-Man Far From Home. Dodatkowo możemy znaleźć tutaj jeden mały szczegół. Miasto przy plaży na Ziemi 616 wyglądało w ten sposób. Natomiast miasto na Ziemi 688, czyli Ziemi, na której żyją Eddie i Venom, wygląda już zupełnie inaczej. Po przeniesieniu się do wszechświata Ediego, Venom w barze na plaży przymusza go do zrobienia im drineczka z tequili. Piosenka, którą słyszymy w tle, to Tequila zespołu The Champs. Już na samym początku filmu, Eddie oskarżony o rzekome morderstwo detektywa Mulligana postanawia, że razem z Venomem ukryją się w Nowym Jorku. Eddie wspomina, że jeden sędzia go stamtąd wykopał. Chwilę później dodaje jednak, że ma na niego, cytuję, tonę gówna. Brock liczy na to, że szantażując go zdoła oczyścić swoje imię. Nie jest wyjaśnione, co dokładnie oznacza, że jakiś sędzia go stamtąd wykopał, jednak w pierwszej części Venoma podczas rozmowy N i Ediego padają słowa, że nie chcą powtórki z Daily Globe w Nowym Jorku. Natomiast w komiksie The Amazing Spider-Man, wydanie 300, Eddie prowadził serię artykułów o Siniterze dla Daily Globe, czyli gazety konkurencyjnej dla Daily Bugle. W wielkim skrócie, jeden chory psychicznie mężczyzna podawał się za Sinitera, a Eddie, nie weryfikując źródeł, napisał artykuł, że to on. Lecz później prawdziwego Sinitera złapał Spider-Man, przez co Brock został zwolniony z pracy. Z tego powodu Brock, wykończony swoim życiem, postanowił iść pomodlić się do lokalnego kościoła, a następnie popełnić samobójstwo. W tym samym czasie Spider-Man na górze kościoła próbował rozstać się z uciążliwym dla niego czarnym symbiotem. Symbiot zszedł z pajączka i połączył się z Eddiem. Tak narodził się największy wróg Spider-Mana, czyli Venom. Dla tych, co nie czytali komiksów, ale doskonale znają filmy, brzmi znajomo? W trzeciej części Spider-Mana reżyserii Sama Raimiego Eddie napisał artykuł, tym razem dla Daily Bugle, oczerniający Spider-Mana, jednocześnie w artykule załączył fotomontaż zdjęcia. Peter Parker ujawnił prawdę, a Eddie został zwolniony. Również udał się do kościoła, jednak nie w celu skończenia ze sobą, a aby poprosić, żeby to Bóg skończył z Peterem Parkerem. W tym samym czasie na górze kościoła Peter pozbywał się czarnego symbiota, który połączył się z Eddiem, co już w dalszym ciągu zgadza się z komiksami. W pewnym momencie walki między Venomem a czterema chyba niezbyt dobrymi kolesiami, Eddie zwisa z sufitu do góry nogami. Jest to ponownie pstryczek w stronę Spider-Mana, gdyż to on często zwisał tak na jakichś budynkach. Moment, w którym chłopaki próbują się zgrać, aby wypowiedzieć We are Venom, jest nawiązaniem do pierwszego filmu i sceny, kiedy Venom i Eddie nastraszyli rabusia próbującego okraść sklep pani Chen. We are Venom. Jednak w przypadku trzeciej części Venom jest chyba zbyt podjarany tym, że zaraz wszamie sobie kilka mózgów i nie może zgrać się z Eddiem. Tuż po dekapitacji czterech złoczyńców, Eddie traci jednego z kroksów w walce przeciwko temu słodziakowi.
Ten moment rozpoczyna powtarzany w filmie żart o tym, jak Eddie ciągle traci buty i chodzi na bosaka, ale nie tylko. Najpierw traci tego Crocsa, więc ukradł buty jednemu z tych łajdaków. Podczas zeskakiwania z samolotu stracił jednego z nich, a drugiego podczas walki w rzece. Od Martina dostał te śliczne sandałki, które później nawalony koleś, którego zapamiętajcie, bo jeszcze do niego wrócimy, obsikuje wraz ze stopami Eddiego. Skakując w jego smoking, zgarnia też jego buty, które na szczęście zostają z nim do końca. Nie tylko Eddie nawiązuje do Nowego Jorku. W pewnym momencie na ekranie pojawia się nam skrzynka pocztowa z różnymi nawiązaniami do ufolutków. Co ciekawe, taka skrzynka istnieje naprawdę i nazywa się The Black Mailbox. Znaleźć możemy ją na drodze stanowej 375 w stanie Nevada. O samej drodze opowiem jeszcze później, ale skupmy się na naklejkach. Na jednej z nich napisane jest Race Occult Books. Zarówno Venom, jak i Ghostbusters to franczyza Sony. Dlatego też naklejka ta nawiązuje do nowojorskiej księgarni Race Occult Books, należącej do postaci Raya Stantza z serii filmów Ghostbusters. Poznajemy Teddy Payne. Jest ona naukowcem badającym życie symbiotów. Payne ma na sobie koszulkę z napisem Roswell 1947, Nowy Meksyk i wizerunkiem statku UFO. To wszystko jest świetnym przyłożeniem się twórców do detali i pokazania, że wszystko kręci się wokół kosmitów. Posłuchajcie. Symbioty pochodzą spoza Ziemi, więc w prostym języku są kosmitami. Miejsce, w którym się znajdujemy, to Strefa 55, Imperium Badania nad Symbiotami, znajdująca się w podziemiach Strefy 51, czyli oficjalnie amerykańskiej bazy wojskowej służącej do testów nowych sprzętów. Jednak na całym świecie kojarzona jest jako ściśle tajna placówka, która ukrywa i przeprowadza badania na kosmitach. Kolejny aspekt to przed chwilą wspomniana koszulka lekarki, która nawiązuje do incydentu w miejscowości Roswell 2 lipca 1947 roku. Incydent, który prasa szybko w tamtym czasie uznała za rozbicie się statku należącego do istot pozaziemskich. Armia Stanów Zjednoczonych szybko zdementowała te plotki, mówiąc, że była to katastrofa balonu meteorologicznego, jednak teorie spiskowe na ten temat krążą do dzisiaj. Za samą koszulką kryje się drugie dno. Nie należy ona do Teddy Payne, a do jej brata Tadeusa, który zginął przez porażenie piorunem. Tadeusz Payne w komiksach był naukowcem, który po pewnym zdarzeniu nie odczuwał bólu. Poza koszulką nosi też kolczyki w kształcie głowy kosmity, a przynajmniej tego, jak uważamy, że wyglądają obcy. Linie lotnicze, do których przyczepił się Venom, noszą nazwę Keonda. Linie te nie istnieją naprawdę, a słówko to można przetłumaczyć na nasze co tam. W tym momencie po raz pierwszy spotykamy Martina, granego przez Rysa Ifansa, który grał również doktora Kurta Connorsa, a.k.a. Jaszczura, w niesamowitym Spider-Manie. Tutaj jednak mimo wszystkich powiązań ze Spider-Manem okazał się tylko przypadkowym hipisem poszukującym kosmitów. Rejestracja jego samochodu to NT Alone, co oznacza Not Alone, nawiązując do tego, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, jako iż Martin wierzy w istnienie życia pozaziemskiego. Rodzinka wspomina również, że porusza się drogą kosmitów. W USA naprawdę istnieje droga, która nazywana jest pozaziemską autostradą. Jest to droga stanowa numer 375, o której wspomniałem przy okazji czarnej skrzynki na listy. I jest to jedyna droga, która prowadzi do strefy 51. Po lądowaniu na jakimś wydupiu, Eddie atakuje Venoma, mówiąc, że ten wywalił go właśnie z Boeinga 737. Na co Venom odpowiada, że był to Airbus A320. Właśnie wywaliłeś mnie z Boeinga 737. Z Airbusa A320! A no to jak tak, to w porządku. Nie ma to związku z filmem, ale Airbus A320 i Boeing 737 to dwa najpopularniejsze modele samolotów na całym świecie i są oczywiście swoją konkurencją. Sam samolot okazuje się być faktycznie Airbusem A320. Chwilę później Eddie żąda wyjaśnień. Venom, streszczając mu historię symbiotów, przerażony mówi do niego na ucho imię Noll. Kiedy Eddie powiedział to na głos, Venom zatkał mu buzię. Jeśli dobrze kojarzę, to była już taka sławna historia, w której strach było wypowiadać pewne imię. Kojarzycie może? Podczas szalonego biegu Venoma w połączeniu z koniem w tle słyszymy piosenkę Queens pod tytułem Don't Stab Me Now. W pewnym momencie wyskakują z klifu, a Eddie wylatuje w powietrze. Venom wyciąga wtedy swoje dwie macki i przyciąga Eddiego do siebie. Jest to ten sam zabieg, który mogliśmy zobaczyć w pierwszej części trylogii. Venom, sterując motocyklem, wybija się wysoko ponad ulicę, a Eddie w ten sam sposób wylatuje wyżej niż motocykl. Wracamy do strefy 55, w której znajdziemy łącznie 8 symbiotów. Symbioty te nie zostały potwierdzone, jednak wiele wskazuje na to, że fioletowy symbiot, z którym połączyła się Payne, to Agony. Dr. Sadie połączyła się z zielonym Lasherem, ochroniarz tuż po dźgnięciu przez ksenofaga połączył się z żółtym symbiotem, czyli Phagem. Ale przejdźmy do najważniejszego, detektywa Patricka Mulligana. Pod koniec Venom 2 w Patricka wchodzi jakiś symbiot. Jako że obecne w tym filmie symbioty to Venom i Carnage, jasno mogliśmy założyć, że Mulligan połączył się z potągiem Carnage'a, czyli Toxinem. Do tego w komiksach to właśnie Toxin połączył się z Mulliganem. Jednak w filmie słyszymy, jak Payne mówi, że jego symbiot go opuścił i musieli mu wstrzyknąć innego, aby mógł przeżyć. Z kim połączył się Mulligan, nie zostało powiedziane. Jednak jeśli macie jakieś sugestie, to sekcja komentarzy jest dla was. W pewnym momencie symbiot połączony z Mulliganem mówi: The end is now. Nawiązuje to do sloganu używanego w komiksie Marvela King in Black. Również na koniec filmu sam Noll nazywa siebie King in Black.
Eddie wraz z rodzinką zmierza ku Las Vegas. Podczas podróży śpiewają oni Space Oddity, które mogliśmy już usłyszeć w trailerze. Space Oddity, wykonana przez Davida Bowie, to piosenka idealnie pasująca do Venoma, gdyż opowiada o astronaucie majorze Tomie, jego podróży w kosmos i tajemniczym zaginięciu pośród kosmosu. Piosenka również opowiada o autodestrukcji i alienacji człowieka, jego zagubieniu i niepewności, co również wpisuje się w trzecią część filmu, jako że Venom przeniósł się 2 razy w multiversum, usłyszał historię o Avengersach i być może czuje się z tym wszystkim trochę zagubiony. Eddie dociera do Vegas, a nie mając grosza przy dupie i nie chcąc zrabować, postanawia zagrać w kasynie. Jednak patrząc na jego strój, który wciąż nosi od wakacji w Meksyku, od razu zostaje wyrzucony z kasyna. W oddali zauważa sikającego, naprutego gościa, któremu zamierza zwinąć jego eleganckie wdzianko. Ten gość, mimo iż w filmie nie został nawet wymieniony z imienia, to dość ważna postać, mianowicie Jacob Adam Tomori. Człowiek ten był i jest kaskaderem Toma Hardiego w całej trylogii Venoma. Sama scena Toma Hardiego idącego w smokingu to, jak zdradziła reżyserka filmu Kelly Marcel, ukłon w stronę plotek, jakoby aktor miał być jednym z kandydatów do roli Jamesa Bonda. Również w tej scenie usłyszeć możemy Venoma, mówiącego, że Eddie w tym stroju mógłby wygrać nagrodę najseksowniejszego gościa roku magazynu People, na co Eddie odpowiada, że już zdobył parę takich nagród. Faktycznie, Tom Hardy w 2021 roku został wybrany najseksowniejszym mężczyzną w Wielkiej Brytanii. Venom zmusza Stricklanda do włączenia sprysków z kwasem, jednocześnie sięgając po tę metalową pokrywę, by uchronić Eddiego. Przez moment na ekranie mogliśmy zobaczyć taki obraz, który jest nawiązaniem do fresku Michała Anioła pod tytułem Stworzenie Adama. Eddie budzi się w jakimś szpitalu, gdzie jakiś generał mówi do niego, że jego akta są wyczyszczone oraz dziękując mu w imieniu całego narodu. Dlatego też Eddie mógł wrócić do Nowego Jorku, czego dokonał bez szantażowania sędziego, ponownie cytując, toną gówna. Podczas ujęć Eddiego w Nowym Jorku oraz wspomnień jego i Venoma pojawiających się na ekranie, w tle możemy usłyszeć Maroon 5 Memories. Utwór ten wpasowuje się tutaj idealnie, gdyż mówi o wznoszeniu toastu za przeszłość, wspomnienia i osoby, które były w życiu autora. Ale czy tak jak mówi i pokazuje film, to koniec Venoma? Venom potrafi przetrwać, kiedy jego gospodarzem nie jest tylko człowiek, ale również koń, jakaś ryba czy nawet żaba. A więc czy mała cząsteczka Venoma złapana do fiolki przez Stricklanda, która leży rozbita tutaj, nie przetrwała i nie znajduje się czasem w tym karaluchu?